Siemaneczko, z tej strony Dominik YouTube. Dzisiaj nagrywam na was, dla was recenzję kolejnego zestawu, tym razem ze serii LEGO Star Wars. Możliwe, że jeszcze parę zestawów się pojawi z tej serii, tak czy siak. Dzisiaj mamy mecha Boba Fetta, więc zobaczymy, ile ma paczuszek w środku. Poczekajcie. Więc tak, mamy instrukcję i trzy paczuszki, więc zaczynamy składać pierwszą i widzimy się po pierwszej paczce. Więc po pierwszej paczce mamy Boba Fetta i powiem wam, że spędziłem trochę czasu, więc powiem wam to ja, zanim sami zmarnujecie trochę czasu. Te antenki są w osobnym opakowaniu, którego wam pokazałam, bo sam nie widziałem. I mech. I tutaj mamy części zapasowe. Więc przechodzimy do paczki numer 2. Więc tak się prezentuje mech po drugiej paczce. Ma dodatkowe kończyny dolne. I muszę przyznać, że ta paczka poszła mi dosyć sprawnie. Przechodzimy do trzeciej. Więc tak się prezentuje zestaw. Po ostatniej paczce zaletą tego zestawu jest to, że możemy na przykład wziąć pistolet i go wmontować. Czekajcie. Można na przykład, to powinno być tu, możemy na przykład schować, odłożyć tu pistolet na bok, wpakować i schować Boba Fetta. Moim zdaniem zestaw jak najbardziej godny polecenia. Warto go kupić, jeżeli nie lubicie zestawów, które zajmują dużo miejsca, to ten zestaw będzie dla was odpowiedni. Ma naprawdę fajny po prostu zestaw. I do zobaczenia.